Trwa budowa kładki dla pieszych w miejscowości Kniewo. Kładka znajduje się na rzece Reda tuż przy drodze powiatowej Bolszewo-Rybno. Inwestycja obejmuje budowę chodników łączących kładkę z istniejącymi ciągami pieszymi, wykonanie murów oporowych, wyprofilowanie skarp oraz wzmocnienie koryta rzeki. Wzdłuż naszej drogi powiatowej, chyba jednej z najbardziej uczęszczanych, Bolszewo-Żelazno, przebiegająca przez kilka gmin. I właśnie w Kniewie w tym tygodniu została przywieziona z Holandii, można powiedzieć, gotowa kładka, taki most lekkiej konstrukcji, który został już tam zamontowany. I ta inwestycja jest prowadzona wspólnie z gminą Wejherowo.